Profesor Białecki znany jest nie tylko ze swoich osiągnięć naukowych, ale także ze zdolności dydaktycznych i talentowi do ciekawego przekazywania wiedzy, o czym zresztą jako student mogłem się sam przekonać. Dzisiejszy temat wykładu powiązany jest bezpośrednio, można powiedzieć, z lokalizacją naszego centrum, które, jak pewnie część z Państwa wie, mieści się w obecnym Kolegium Martineum, gmachu zbudowanym pierwotnie na potrzeby Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Przed II wojną światową na tej działce znajdował się gmach intendentury wojskowej, w którym swoją karierę kryptologiczną rozpoczęła nasza genialna trójka, ale dziś chcemy skupić się właśnie na historii tego miejsca w okresie PRL-u. Sam obiekt wyjątkowy w przestrzeni miasta, znajdujący się w reprezentacyjnej lokalizacji Poznania, ze względu na swoje dawne przeznaczenie i ciekawą historię, może posłużyć właśnie za przyczynek do rozważań na temat roli PZPR-u w ówczesnym państwie i funkcjonowania partii na szczeblu lokalnym. Dlatego naturalną decyzją było zaproszenie właśnie pana profesora Białeckiego do wygłoszenia dzisiejszego wykładu. Powiem jeszcze tylko, że zachęcamy wszystkich oczywiście do zadawania pytań w komentarzach na Facebooku, do których pan profesor będzie mógł się odnieść pod koniec wykładu. Nie przedłużając, panie profesorze, przekazuję głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za tak miłe powitanie. Jest mi niezwykle miło, to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę zwracać się do tak zacnego grona na tak wspaniałe zaproszenie. Drodzy Państwo, chyba każdy spośród nas przynajmniej raz w życiu, a ogromna większość wielokrotnie, przechodziła obok, co by nie mówić, reprezentacyjnego budynku, który znajduje się przy ulicy Święty Marcin. Z całą pewnością wszyscy Państwo doskonale wiecie, jak niezwykłe losy towarzyszyły temu budynkowi. Budynkowi, który był swego rodzaju punktem odniesienia dla bardzo wielu mieszkańców nie tylko naszego miasta, ale i całego województwa, całego regionu, szczególnie w okresie PRL. Rzecz jasna, później, kiedy gmach ten został przekazany w użytkowanie uniwersytetowi, cóż, wielu spośród nas, no, można powiedzieć, otaczało go bardzo ciepłymi uczuciami z tego względu, że tam właśnie mieścił się Wydział Historyczny, który zarówno ja, jak i mój przezacny przedmówca ukończyliśmy. Przechodząc bezpośrednio do tematu, można się zastanawiać, dlaczego akurat ten budynek stał się miejscem, do którego udawało się wielu mieszkańców Poznania, czy raczej podmury, którego udawało się wielu mieszkańców Poznania w momentach przesileń politycznych w okresie tak zwanej Polski Ludowej. Cóż, intuicja absolutnie nie zawodziła tych, którzy właśnie tam postanawiali wyrazić swoje niezadowolenie z bieżącej sytuacji społeczno-politycznej, często też gospodarczej. Otóż tak naprawdę właśnie ten gmach był realnym centrum władzy, tak w mieście, jak i w całym województwie. Ktoś z Państwa może powiedzieć, zaraz, ale dlaczego akurat gmach partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej? No przecież istniały struktury państwowe, administracji państwowej, również w okresie PRL. Przecież mieliśmy parlament, co prawda jednoizbowy, składający się tylko z Sejmu, ale jednak. Przecież funkcjonowały najwyższe organy władzy, takie jak najpierw prezydent RP, a później Rada Państwa, czyli swego rodzaju, upraszczając nieco, taki kolegialny prezydent. Przecież odbywały się wybory do parlamentu. Przecież istniały instytucje typu miejska, wojewódzka, Rada Narodowa, później Urząd Wojewódzki. Dlaczego zatem to Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był postrzegany jako to miejsce, w którym w rzeczywistości podejmowano najistotniejsze decyzje kierunkowe dla całego województwa? Otóż
Drodzy Państwo, wynika to z pewnej podstawowej przesłanki, którą stanowiło przekonanie tych, którzy rządzili w naszym kraju, nie z woli większości jego mieszkańców, ale w dużej mierze z woli wielkiego sowieckiego brata po II wojnie światowej. Otóż Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, podobnie jak jej faktyczna poprzedniczka, czyli Polska Partia Robotnicza, uważały się za reprezentantów wiodącej klasy społecznej, którą była klasa robotnicza. Wiodącej klasy społecznej w tym etapie dziejów opisanym przez Marksa, Engelsa, który wiódł nas od wspólnoty pierwotnej przez okres, kiedy władzę mieli sprawować przede wszystkim posiadacze niewolników, później feudalizm, następnie kapitalizm i wiodąca klasa burżuazja, no i po kapitalizmie miał nastać socjalizm, a w dalszej perspektywie komunizm. I teraz, tak jak w każdym z tych historycznych okresów, jak nauczali Marx i Engels, występowała pewna klasa dominująca, tak samo miało też być w okresie socjalizmu i w okresie budowy tegoż socjalizmu, który, przypomnę, miał zmierzać w stronę komunizmu. Tą wiodącą klasą miała być właśnie klasa robotnicza, a zatem instytucja, która reprezentowała niejako ową klasę robotniczą, poczuwała się do oczywistego obowiązku stania na czele. Stania na czele nie tylko robotników, ale też na czele całej wspólnoty obywateli. Zresztą, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce po II wojnie światowej takich robotników wielkoprzemysłowych było zaledwie około miliona, posunięto się do pewnego rozwiązania semantycznego, które zastosował już wcześniej Lenin w Rosji Radzieckiej, gdzie też był tego typu problem po tym puczu zwanym Wielką Rewolucją Październikową. Problem był tego typu, że robotników w Rosji carskiej było stosunkowo niewielu, natomiast było bardzo wielu chłopów. A zatem już po tym przewrocie dokonanym przez bolszewików w Rosji radzieckiej, później w Związku Sowieckim, ukuto taki termin sojuszu robotniczo-chłopskiego. I ten termin, sojusz robotniczo-chłopski, został też zaaplikowany tutaj do tych rozwiązań, które przyjęto w Polsce po 1945 roku. A zatem czy to PPR, czy później PZPR nie reprezentowały w swoim własnym przekonaniu tylko mas robotniczych, ale również masy chłopskie. I to już oznaczało, że reprezentują, a przynajmniej uzurpują sobie prawo do reprezentowania zdecydowanej większości narodu. Przypomnę, drodzy Państwo, jeszcze tuż po II wojnie światowej w Polsce ponad 70% osób mieszkało na wsiach. Dopiero w 1965 roku liczba mieszkańców wsi i miast w naszym kraju zrównała się. Wracając do meritum, te krótkie wyjaśnienia, mam nadzieję, pozwolą Państwu lepiej zrozumieć, dlaczego ta grupa, która stała na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, właśnie uważała, że jest w pewien sposób predestynowana do kierowania nie tylko własną organizacją, ale też do organizowania życia wszystkim obywatelom na terenie całego kraju, całego państwa. Co ciekawe, nie znajdziemy Polska Zjednoczona Robotnicza w konstytucji uchwalonej w 1952 roku, zwanej już konstytucją stalinowską, ze względu na, z jednej strony na to, że w bardzo wielu aspektach
Ona stawiała sobie za cel, oczywiście wprost tego nie komunikowano społeczeństwu, maksymalne upodobnienie PRL, bo to właśnie wtedy w tej konstytucji, na łamach tej konstytucji pojawia się ta nowa nazwa państwa polskiego, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Otóż chodziło o to, aby maksymalnie upodobnić w różnych sferach życia Polskę do Związku Sowieckiego, do tych rozwiązań, które były stosowane w Związku Sowieckim, ale też mówimy tu o konstytucji stalinowskiej. To jest określenie takie popularne, tak? To nie jest nazwa własna, ale też używa się tego określenia dlatego, że sam Józef Stalin nanosił poprawki na projekcie tej konstytucji. Nie muszę Państwu mówić, że poprawki te były przez twórców konstytucji z 1952 roku skrupulatnie uwzględnione. A zatem, co ciekawe, w tejże konstytucji nie ma ani słowa o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale jest za to stwierdzenie, że właśnie PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa, to jest kraj, w którym władzę sprawuje lud pracujący miast i wsi. A jak już Państwu wcześniej opisałem, tak, w przekonaniu kierownictwa wcześniej PPR, później PZPR, od 1948 roku PZPR, no, tkwiło mocno to przekonanie, że właśnie w przekonaniu tychże osób bardzo mocno utrwaliła się ta myśl, że to my jesteśmy tymi, którzy stoją na czele przemian, które dokonują się w imię żywotnych interesów ludu pracującego miast i wsi. PZPR pojawi się w Konstytucji, ale dopiero w wyniku poprawki dokonanej w roku 1976, ale to już pozostawmy, to jest detal. Niezależnie od tego, że PZPR nie ma jako organu władzy, tak, uwzględnionego w konstytucji PRL-owskiej, tej z 1952 roku, to jednak faktycznie ta właśnie partia władzę sprawuje. Czy ja mógłbym prosić o przygotowanie prezentacji? Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, no właśnie, ten obraz, który Państwo tutaj widzicie, to jest plakat, jeden z plakatów w pewien sposób reklamujących, jakbyśmy dziś powiedzieli, Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, ale to jest plakat, który bardzo dobrze oddaje ideę właśnie, która towarzyszyła działaniom PZPR-u, to przekonanie o tym, że no, PZPR wpisuje się niejako w pewne tradycje, polskie tradycje narodowe. Nieprzypadkowy jest tutaj ten dobór kolorów, prawda, czyli biel i czerwień, ale z drugiej strony, że PZPR jest też tą siłą, która prowadzi cały kraj, wszystkich Polaków, czy tego chcą, czy nie chcą, w stronę tego lepszego jutra, które wyznacza socjalizm, a w dłuższej perspektywie komunizm. Drodzy Państwo, no, pozwolę sobie teraz zaprezentować w bardzo dużym skrócie strukturę działania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bardzo proszę nie popadać w jakieś tutaj przerażenie, widząc stopień skomplikowania tegoż obrazu, który się przed oczyma Państwa objawił. Ja na razie pozostaną jedynie w tych górnych rejonach. Otóż właśnie, widzicie Państwo na samej górze słowo zjazd. Jeżeli zapytalibyśmy dzisiaj zdecydowaną większość, powiedziałbym, przypadkowo dobranych respondentów na ulicy o to, kto w okresie PRL sprawował najwyższą władzę w PZPR-ze, a poniekąd, co za tym idzie, i w
partii, a co za tym idzie i w Polsce, w całym kraju, no to myślę, że ogromna większość respondentów odpowiedziałaby pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego. Natomiast to, powiem tak, to byłaby odpowiedź, która byłaby oddaniem stanu faktycznego. Natomiast de jure, zgodnie ze statutem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tym najwyższym organem władzy w PZPR był zjazd delegatów. Zjazd delegatów wyłanianych w instancjach partyjnych niższego rzędu, którzy to delegaci przyjeżdżali raz na kilka lat do Warszawy i tam obradowali nad z jednej strony podsumowaniem tego okresu, który był za nimi, a z drugiej strony nad tym, jak powinny wyglądać plany na przyszłość. Tu widzicie Państwo obrady, które toczą się w sali kongresowej, obrady 10. zjazdu PZPR. Łącznie, dodam, tych zjazdów było 11, jeżeli zaliczymy też do tegoż grona kongres zjednoczeniowy PPS i PPR, z których to dwóch partii powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w grudniu 1948 roku. A zatem tych zjazdów było 11. One miały jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Otóż w trakcie tychże zjazdów wyłaniano kierownictwo partii na okres międzyzjazdowy. Tak, no bo wiadomo było, że zjazd jest oczywiście najwyższym organem władzy, no ale tak liczna grupa delegatów nie może obradować czy pracować w permanencji. No, ci ludzie muszą wrócić do swoich miejsc zamieszkania, pracować w strukturach terenowych. A rzeczywistość wymaga przecież, żeby partia przez cały czas sprawowała nadzór i żeby kierowała rozwojem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. A zatem potrzebne były instytucje, które będą niejako brały na siebie ciężar nie tylko zawiadywania samą PZPR, ale też całym krajem w okresie międzyzjazdowym. I tu zerknijcie Państwo na te prostokąty poniżej. Bezpośrednio pod napisem zjazd mamy Komitet Centralny. To właśnie na zjeździe wyłaniano członków Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. KCPZPR, myślę, że skrót doskonale wszystkim nam znany. I członkowie tegoż Komitetu Centralnego PZPR, oni raz na kilka miesięcy, tu nie było jakichś sztywnych ram, bardzo często te kolejne posiedzenia były związane z rozwojem sytuacji w kraju. Członkowie wybrani do tegoż Komitetu Centralnego spotykali się co kilka miesięcy, zazwyczaj co kilka miesięcy na tak zwanych posiedzeniach plenarnych. To były słynne plena partyjne. Niejednokrotnie można się spotkać do dziś, czy w jakichś materiałach archiwalnych, czy też w dawnych filmach dokumentalnych, z takim oto rozpoczęciem narracji. W trakcie 6. plenum, 7. zjazdu, X powiedział i tak dalej, i tak dalej. To właśnie te posiedzenia plenarne, w ich trakcie członkowie KC spotykali się i na bieżąco dyskutowali o tym, co w partii i w całym państwie piszczy. Natomiast oczywiście, co z tym okresem pomiędzy tymi posiedzeniami KC? No cóż, tu potrzebne było gremium trochę mniejsze, bo Komitet Centralny liczył zazwyczaj od kilkudziesięciu do, bywało, że ponad 100
osób. I teraz takim węższym gronem, które no, mogło częściej się spotykać i mogło podejmować decyzje na bieżąco, było biuro polityczne Komitetu Centralnego PZP. I drodzy Państwo, gdybyśmy szukali takiego, no, przepraszam, może to nie jest do końca adekwatne określenie, ale tak jądra ciemności, tak, czyli tego rzeczywistego jądra władzy decyzyjnej w Polsce w okresie PRL-u, to byłoby nim właśnie biuro polityczne, liczące kilkanaście osób. I w tym biurze politycznym zawsze znajdował się ten, który był wybierany jeszcze w trakcie zjazdu, chociaż tak naprawdę na zjazdach, drodzy Państwo, choć formalnie wybierano, tak, to tak naprawdę przyklepywano pewne decyzje, które były podejmowane kuluarowo już dużo wcześniej. No ale powiedzmy, wybierany na zjeździe pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego, to on właśnie stał na czele struktur partyjnych w tych okresach międzyzjazdowych. Czasami bywało tak, że dany pierwszy sekretarz oczywiście no, miał okazję przewodniczyć PZPR w trakcie kilku zjazdów. Innymi takimi bardzo no, istotnymi organami władzy wewnątrz partyjnej, ale też z bardzo dużymi uprawnieniami w odniesieniu do tej rzeczywistości pozapartyjnej, no, ogólnopaństwowej, były sekretariat. Tu widzicie Państwo na tym wykresie sekretariat też właśnie członków sekretariatu wybierano spośród członków Komitetu Centralnego. No i podlegający sekretariatowi klub poselski PZPR w Sejmie, wydziały, komisje, biura, referaty Komitetu Centralnego. Drodzy Państwo, te wydziały, o których tutaj mowa, one w ogromnej mierze dublowały tak naprawdę struktury administracji państwowej. Poszczególne wydziały zajmowały się problematyką i rolną, i przemysłową, i spraw społecznych, i tak dalej, i tak dalej. De facto wszystkie sfery życia obywateli PRL były objęte zainteresowaniem tych poszczególnych wydziałów Komitetu Centralnego. Oczywiście tutaj specyficzna rola z wiadomych względów Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Mamy rzecz jasna jeszcze organy, które miały za zadanie niejako nadzorować prawowitość procedur w obrębie samej PZPR na jej szczytach, czyli Centralną Komisją Rewizyjną oraz Centralną Komisję Kontroli Partyjnej. No, zadaniem tych organów było właśnie też pilnowanie, czy we właściwy sposób są realizowane założenia przyjęte na zjeździe i czy nie dochodzi do nadużyć ze strony towarzyszy zasiadających w tych gremiach kierowniczych. Oczywiście no, trzeba powiedzieć, że powiedzmy ten nadzór nie był szczególnie wnikliwy, z wyjątkiem sytuacji, w których dochodziło do zmiany na szczytach władzy, kiedy no, dochodziło do tak zwanych przełomów politycznych, no i wtedy najczęściej właśnie ustalenia tych organów Centralnej Komisji Rewizyjnej, Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej służyły jako uzasadnienie do tego, dlaczego w poprzednim okresie źle się działo, że to nowe kierownictwo, które teraz nastało, ono dostrzega błędy poprzedników, no ale teraz to, drodzy towarzysze i towarzyszki, obywatelki i obywatele, możecie nam wierzyć, będzie zupełnie inaczej.
Drodzy Państwo, budynek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, myślę, że jest też Państwu doskonale znany. Warszawa, to jest zdjęcie z lat 70., ale ten budynek jakoś specjalnie się nie zmienił od tamtego czasu, chociaż oczywiście zmienił po 89 roku właściciela. To charakterystyczny budynek przy rondzie de Gaulle'a, słynna palma, która teraz znajduje się pośrodku tego ronda. Myślę, że dla tych z Państwa, którzy może jeszcze nie skojarzyli tego miejsca, może być pewną podpowiedzią, tak, gdzie ten obiekt się znajduje. Co ciekawe, po 89 roku przez pewien czas znajdowała się właśnie w tym budynku siedziba Giełdy Papierów Wartościowych, co jest też swego rodzaju ironią losu. Mówiłem o pierwszych sekretarzach, o tych, którzy odgrywali największą realną rolę w strukturach władzy w Polsce. Formalnie, przypomnę, najwyższą władzą był zjazd, ale faktycznie tą największą władzę dzierżyli w swoich rękach każdorazowo kolejni pierwsi sekretarze Komitetu Centralnego PZPR. Ktoś z Państwa może zapytać, no dobrze, ale po co ten sztafasz? Dlaczego po prostu nie zapisano w statucie PZPR, że tą najważniejszą osobą jest każdorazowy pierwszy sekretarz? Otóż, drodzy Państwo, znów wynikało to z pewnych założeń ideowych. PZPR mieniła się być partią, która chce rządzić w sposób kolektywny. Głoszono taką oto tezę, że no właśnie, tak jak w związku, Związek Sowiecki powstał jako Związek Socjalistyczny, tak, Republik Radzieckich, czyli rady na różnych szczeblach, od najniższych do najwyższych, były tymi organami władzy, które decydowały o rzeczywistości w kraju położonym między Bugiem a Władywostokiem po 1945 roku, to tak samo właśnie w Polsce też jakby chciano zaakcentować, że my ten system tej współodpowiedzialności, tego współrządzenia wprowadzamy też u siebie. Jednym z przejawów tego sposobu myślenia było na przykład zlikwidowanie urzędu prezydenta i w konstytucji w 1952 roku najwyższym formalnie organem władzy w Polsce, w państwie polskim była Rada Państwa, czyli ciało kolegialne, a nie jeden człowiek. Tak samo w partii, w PZPR. Najważniejszym organem władzy formalnie był zjazd delegatów, czyli kolektyw. No ale właśnie, założenia ideowe sobie, a życie sobie i tak króciutki przegląd pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego PZPR. Towarzysz Tomasz, tak brzmiał jego pseudonim okupacyjnym, czyli Bolesław Bierut. Jego następca Edward Ochab. Przypomnę, Bierut zmarł w trakcie obrad 20. zjazdu KCK PZR w Związku Sowieckim. No, jego następcą wybrano Edwarda Ochaba, z tym, że nie porządził, czy nie pokierował partią zbyt długo, bo już tego samego roku w październiku jego miejsce zajął Władysław Gomułka, pseudonim Wiesław. Człowiek, który no właśnie był takim trochę nowym, starym pierwszym sekretarzem, dlatego że wcześniej to właśnie Władysław Gomułka, wcześniej, czyli w pierwszej połowie lat 40., to właśnie Władysław Gomułka był sekretarzem generalnym poprzedniczki PZPR, czyli Polskiej Partii Robotniczej. No ale został odsunięty
za tak zwane odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne, jak to określono, no nie zrozumiał mądrości etapu, że oto przechodzimy od różnych dróg do socjalizmu, które wcześniej forowała międzynarodówka komunistyczna i sam Stalin, forowali ze względów taktycznych, że oto przechodzimy do kolejnego etapu, czyli etapu, w którym wszystkie kraje bloku wschodniego mają przede wszystkim działać na rzecz maksymalnego upodobnienia swojego systemu politycznego, społecznego, gospodarczego do rozwiązań sowieckich. Gomułka stawiał pytania, Gomułka wątpił, a zatem Gomułka został odsunięty. Tak? Ale Gomułka i jego miejsce zajął Bolesław Bierut. Natomiast kiedy sytuacja się odmieniła i nastała nowa mądrość etapu, jak to określali komuniści, wraz z Nikitą Chruszczowem, nowym z kolei pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego KPZR, no to Władysław Gomułka powraca do władzy w październiku 1956 roku i sprawuje to kierownictwo w partii i de facto w państwie aż do grudnia roku 70, kiedy to na stanowisku pierwszego sekretarza zastępuje go Edward Gierek. Nowa nadzieja. Tak? No wiemy, że Gomułka, pomijając wcześniejsze jego, nazwijmy to najdelikatniej, potknięcia w relacjach ze społeczeństwem, począwszy od napięć w relacjach państwo-kościół, których kulminacją był rok 66, poprzez interwencję ówczesnych wojsk PRL-owskich w ramach interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 68 roku, no, niesławna, choć mocno złożona wewnętrznie, kampania walki z inteligencją, kampania tak zwana antysionistyczna, no i wiele innych aspektów, które składały się na zjawisko określane w historiografii zbiorczym pojęciem Marzec 68. Tak? A zatem Edward Gierek, który jest wielką nadzieją na zmiany, zarówno dla części aparatu partyjnego, który obiecuje sobie, że teraz po latach pewnego rodzaju takich siermiężnych rządów Gomułki, oto przychodzi ktoś o szerszych horyzontach, ktoś, kto też zna języki obce, ktoś, kto lepiej prezentuje się, tak, niż jego poprzednik, no ktoś, kto wreszcie udowodnił na Śląsku, bo tam pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR był Edward Gierek, że potrafi rządzić tak, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnio. To było zresztą jedno z haseł epoki gierkowskiej. Wiemy doskonale, że cóż, do dziś nie brakuje osób, które uważają, że to była, tak, dekada gierkowska była najlepszą z dekad w okresie PRL-u, aczkolwiek no, wiemy, że to w dużej mierze była taka dobra dekada na kredyt. Temat do całkiem innej dyskusji, na pewno niezwykle interesującej, poświęconej samemu Edwardowi Gierkowi, ale to może przy innej okazji. Dla nas istotne jest to, że następcą Edwarda Gierka, który nie potrafił, zdaniem towarzyszy radzieckich, zapanować nad rodzącym się buntem społecznym, który przejawił się w powstaniu NSZZ Solidarność, następcą Gierka został dotychczasowy szef najbardziej chyba wpływowego wydziału w Komitecie Centralnym PZPR, czyli Wydziału Administracyjnego, Stanisław Kania. Z tym, że cóż, i on został po nieco ponad roku rządów uznany za zbyt mało radykalnego w obchodzeniu się z Solidarnością i do zadania stłumienia tegoż buntu polskimi rękoma, buntu, oczywiście używam tego określenia, które używali sami towarzysze radzieccy. Tak, ja tak Solidarności nie postrzegam, wręcz przeciwnie. Natomiast ten ruch społeczny, będący też wielkim zagrożeniem dla całego z perspektywy
władztwa sowieckiego w całej Europie Środkowo-Wschodniej, no, on miał zostać właśnie stłumiony rękoma kolejnego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, Wojciecha Jaruzelskiego. Wszyscy wiemy, stan wojenny i to, co się działo po stanie wojennym, dość nieudolne próby reform gospodarczych, które doprowadziły w połączeniu też z sankcjami zachodnimi do de facto kompletnego upadku gospodarczego naszego kraju. Kiedy władze komunistyczne, władze, ekipa Wojciecha Jaruzelskiego orientuje się, że oto wieje wiatr zmian, w Związku Sowieckim mamy Gorbaczowa, który mówi, że już nie będzie interwencji w razie zagrożenia dla socjalizmu w krajach bloku wschodniego, koniec z doktryną Breżniewa, musicie sami sobie radzić. No, ekipa generała Wojciecha Jaruzelskiego jest na tyle inteligentna, że zdaje sobie sprawę, że należy podjąć pewne rozmowy z częścią tak zwanej racjonalnej, jak określano, opozycji, celem podzielenia się może nawet nie tyle władzą, co odpowiedzialnością za ten dramatyczny stan polskiej gospodarki, do którego kilka dekad rządów komunistycznych doprowadziło. W efekcie Wojciech Jaruzelski, mamy po drodze oczywiście rozmowy w Magdalence, okrągły stół, wybory 4 czerwca, latem roku 89 Wojciech Jaruzelski zostaje prezydentem PRL, natomiast no, już jest to stanowisko, które wymaga porzucenia też dotychczasowej funkcji pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Na tym stanowisku zastępuje go ostatni pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, Mieczysław Rakowski, który to w styczniu roku 1990 w trakcie obrad ostatniego, 11 zjazdu PZPR wygłasza słynną frazę sztandar wyprowadzić. Drodzy Państwo, powiedziałem dość dużo na temat struktur, ogólnopolskich. Powrócę na chwilę do tego wykresu, który Państwu już pokazywałem. I proszę teraz wzrokiem swym zjechać nieco niżej, tam gdzie pojawia się prostokąt z napisem Konferencja Wojewódzka. No właśnie, odpowiednikiem zjazdu na poziomie wojewódzkim były konferencje sprawozdawczo-wyborcze. Czyli tu też mamy do czynienia z takim gremium, które jest swego rodzaju na poziomie właśnie wojewódzkim odzwierciedleniem tego ogólnopolskiego zjazdu. A zatem znowu mamy do czynienia z ciałem kolektywnym. I tak jak na zjeździe podejmowane są decyzje dotyczące spraw kadrowych, może użyłem tutaj złego określenia, że są podejmowane, są przyklepywane, mówiąc bardzo kolokwialnie, podjęte wcześniej decyzje dotyczące kwestii kadrowych, czyli kto wejdzie w skład Komitetu Centralnego na poziomie centralnym, w przypadku wojewódzkim, kto wejdzie w skład Komitetu Wojewódzkiego i kto będzie też członkiem tych pozostałych ciał, które Państwo widzicie tutaj poniżej na wykresie, tak? Więc to właśnie konferencje sprawozdawczo-wyborcze były tymi organami, które były tymi gremiami, które formalnie najwyższymi organami władzy na poziomie wojewódzkim. Pierwsza taka właśnie konferencja sprawozdawczo-wyborcza, będąca de facto też odzwierciedleniem Kongresu Zjednoczeniowego, który odbył się w grudniu 1948 roku w Warszawie. Wtedy doszło do zjednoczenia na poziomie centralnym PPS-u i przede wszystkim PPR-u, utworzenia PZPR, no to również
w Poznaniu odbyło się takie uroczyste posiedzenie, taki swego rodzaju kongres zjednoczeniowy na poziomie wojewódzkim i możemy powiedzieć, że to była jednocześnie taka pierwsza wojewódzka konferencja sprawozdawczo-wyborcza i ona miała miejsce, drodzy Państwo, co ciekawe, w gmachu Opery Poznańskiej. W gmach Opery Poznańskiej w dniach 26-27 czerwca 1949 roku i ona też była swego rodzaju podsumowaniem tego całego okresu zjednoczeniowego, bo to zjednoczenie tych struktur PPR-u i PPS-u dokonywało się też w powiatach, w gminach, w zakładach pracy itd., itd. A zatem to czerwcowe spotkanie było podsumowaniem tegoż procesu zjednoczenia i jednocześnie też momentem, w którym formalnie wybierano nowe władze partyjne, chociaż, o czym za chwilkę Państwu powiem, do zmiany pierwszego sekretarza doszło już wcześniej, jeszcze na długo przed tą konferencją, ale oczywiście to ta konferencja zmiany zatwierdzała. Kolejne wojewódzkie konferencje sprawozdawczo-wyborcze nie odbywały się, jak można byłoby przypuszczać, w gmachu doskonale Państwu znanym, czyli w gmachu wybudowanym specjalnie na potrzeby Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale w kolegium minus uniwersytetu. Tak prezentowała się sala obrad w latach 70. prezydium konferencji, wojewódzkiej konferencji sprawozdawczo-wyborczej. A zatem, drodzy Państwo, to właśnie tam, w dużej auli naszego uniwersytetu, odbywało się, tak jak powiedziałem, kolejne konferencje sprawozdawczo-wyborcze, aż do roku 75, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej Polskę podzielono na 49 województw, co oznaczało, że z terenu dawnego województwa poznańskiego odpadły między innymi tereny nowo utworzonych województw leszczyńskiego, pilskiego, kalickiego, konińskiego. Mam nadzieję, że żadnego nie pominąłem. Jeśli tak, to bardzo przepraszam. No, w każdym razie województwo poznańskie stało się zdecydowanie mniejsze terytorialnie, no co na tym idzie też mniej mieszkańców mieszkało od 75 roku właśnie bezpośrednio w granicach tego nowego okrojonego, można tak powiedzieć, województwa poznańskiego. A zatem, biorąc pod uwagę ten fakt i wynikające stąd logiczny sposób, zmniejszenie się liczby delegatów na te wojewódzkie konferencje sprawozdawczo-wyborcze, przeniesiono obrady do gmachu zamku. Tam w jednej z sal w kolejnych latach te wojewódzkie konferencje sprawozdawczo-wyborcze się odbywały. Wspominałem Państwu o tym, że pomiędzy kolejnymi tymi wojewódzkimi konferencjami sprawozdawczo-wyborczymi odbywały się też posiedzenia plenarne Komitetu Wojewódzkiego, czyli wybrani w czasie, czy których, powiedzmy, kandydatury zatwierdzano w czasie konferencji sprawozdawczo-wyborczych delegaci, wybrani właśnie do Komitetu Wojewódzkiego, spotykali się na posiedzeniach plenarnych, czyli na plenach Komitetu Wojewódzkiego, w tej sali, którą Państwo tutaj widzicie, która, jak sądzę, jest Państwu doskonale znana. W czasach, kiedy uniwersytet zajmował ten budynek, sala ta zyskała imię profesora Łowniańskiego. Dodam, że w tej samej sali odbywały się też innego rodzaju spotkania z na przykład osobami wyróżnionymi przez Komitet Wojewódzki, spotkania z artystami, spotkania z organizacjami młodzieżowymi, spotkania z gośćmi, którzy przyjechali z Warszawy, reprezentowali Komitet Centralny, PZPR i tak dalej. Natomiast pamiętacie Państwo, wspominałem o biurze politycznym Komitetu Centralnego PZPR, więc takim odpowiednikiem biura politycznego KC PZPR na poziomie wojewódzkim
była egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Oczywiście na czele tej egzekutywy stał każdorazowy pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. To myślacie, ci z Państwa, którzy znają budynek, na pewno rozpoznali już to pomieszczenie w okresie, na pierwszym piętrze, tak, w okresie, kiedy w budynku uniwersytet, mieściły się pomieszczenia uniwersyteckie, to była sala 118, sala, której nadano imię profesora Topolskiego. Tutaj odbywały się obrony doktoratów, posiedzenia Rady Wydziału i tak dalej. Ale zanim uniwersytet przejął ten budynek, właśnie w tym miejscu, przy tym stole, zbierali się przedstawiciele egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Zazwyczaj to było kilkanaście osób. Zdarzało się, że w niektórych okresach, że to bywało, że i dwadzieścia kilka. Czasami na te posiedzenia egzekutywy zapraszano też gości z zewnątrz, szczególnie osoby, które chciano, że tak powiem, niejako przepytać na okoliczność na przykład postępów w realizacji planu pięcioletniego w jakichś dużych zakładach pracy, czy z postępów kolektywizacji wsi i tak dalej. To wtedy zapraszano na posiedzenie egzekutywy takie osoby, ale w sposób stały uczestniczyli w posiedzeniach egzekutywy jedynie jej członkowie. Jeszcze raz przypomnę, od kilkunastu do nieco ponad 20 w niektórych okresach osób. Przewodniczącym każdorazowo rzecz jasna pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. No, a kim byli owi pierwsi sekretarze? Też taki króciutki, szybki przegląd tychże pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Pierwszym krótko urzędującym był wcześniej stojący na czele poznańskiego PPR Marian Minor. Wkrótce zastąpił go Józef Olszewski już w marcu 1949 roku. No, w przypadku tegoż dżentelmena niestety dysponuję tylko zdjęciem jego grobu. Nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęcia Stefana Misiaszka. Felix Baranowski to kolejny. To jest bardzo ciekawa postać. Leon Stasiak to ten pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który pełnił swoją funkcję w okresie poznańskiego, kiedy robotnicy Poznania wyszli na ulicę. Stracił swoje stanowisko, rzecz jasna, po tym przełomie październikowym. Wincenty Kraśko, kolejny z pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego, to ten, który odważył się w 1956 roku w ogóle wyjść do robotników przed gmach KW, żeby podjąć z nimi rozmowę. Nie trwało to długo, no ale mimo wszystko był tym, który... Jan Izydorczyk, Jan Szydlak, to też ciekawa postać, pełnił funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, między innymi w okresie marca 68, który odbił się też szerokim echem w Poznaniu, manifestacje studenckie, duże zaniepokojenie ze strony władz tym, czy nie powtórzy się poznański czerwiec, tym razem w marcu. No i słynne słowa Jana Szydlaka, który przedstawiając stanowisko partii odnośnie do właśnie tego, co działo się w marcu 68, zakończył ten swój statement słowami: taka jest prawda, innej prawdy nie ma. Jego następca to Kazimierz Barcikowski, człowiek, który jako jeden z nielicznych, jeżeli możemy użyć takiego określenia, zrobił jakąś większą karierę w strukturach partyjnych poza terenem województwa. Był dość taką istotną postacią też w ekipie Edwarda Gierka i też później w latach 80. jeszcze też pojawia się w tych gremiach centralnych. Następcą Barcikowskiego był Jerzy Zasada. De facto lata 70. to właśnie to ten człowiek, który trzyma tą otwartą księgę w ręku. Tak? To lata 70.
płynęły właśnie pod rządami, przede wszystkim pod rządami Jerzego Zasady. Jego następcą został Jerzy Kusiak, następnie Edward Skrzypczak i ostatni z pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, Edward Skrzypczak, który kierował PZPR prawie przez cały okres lat 80., z wyjątkiem tego pierwszego okresu solidarnościowego. Wspominałem Państwu o tym, że zanim powstała PZPR, oczywiście w Poznaniu funkcjonowały struktury PPR-u, dwa budynki przy ulicy Matejki, w których mieściła się siedziba władz PPR. No i wydaje się, że w pierwszym okresie też PZPR, ponieważ formalnie ten budynek przy Matejki 29 został oddany do użytku spółdzielni z Połem 15 marca 1950 roku, więc możemy powiedzieć, że to jest przekazanie tego budynku, kończy okres pobytu tam Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR wybudowano zdecydowanie bardziej okazałą siedzibę. Tu widzicie Państwo jeszcze rycinę przedstawiającą gmach intendentury wybudowanej jeszcze w czasach pruskich w połowie XIX wieku. Ten gmach przetrwał oczywiście pierwszą wojnę światową, w okresie dwudziestolecia międzywojennego służył też wojsku, tyle że polskiemu. Tu widzicie Państwo na pierwszym planie rzecz jasna zniszczony fragment zamku, rok 45, ale jeżeli zerkniecie Państwo tak na drugi plan, tam nieco dalej, widać w jak dużym stopniu gmach intendentury pruskiej został uszkodzony w trakcie walk o Poznań w roku 45. No i powstało pytanie, czy ten gmach odbudowujemy, czy też będzie on przeznaczony do wyburzenia. Początkowo wojsko, które cały czas sprawowało nadzór, tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym, nad tym obiektem, podjęło decyzję, że odbudowujemy, ale wtedy już trwały dyskusje nad nowym, godnym miejscem dla Zjednoczonej Partii reprezentującej przodującą klasę robotniczą. Obiekty na Matejki już wydawały się na to zbyt ciasne i zapadło postanowienie, że powstanie nowy obiekt w miejscu reprezentacyjnym przy ulicy Czerwonej Armii, dziś oczywiście Święty Marcin, i dlatego też ostatecznie podjęto decyzję o rozbiórce ruin intendentury i rozpoczęto budowę nowego gmachu. Tu już widzicie Państwo ten gmach po wybudowaniu. Gmach wybudowany według projektu wybitnego architekta, którego pracę możemy oglądać w wielu zakątkach Poznania, od restauracji Magnolia po przychodnię na Słowackiego, między innymi też człowiek, który był szefem biura odbudowy Poznania, Czarnecki, to on zaplanował ten naprawdę bardzo funkcjonalny gmach, który dobrze też wpisywał się w otoczenie. Widzicie Państwo tutaj, że wprowadzono też takie pewne elementy do tego dwuskrzydłowego gmachu, pewne elementy dekoracyjne, takie chociażby jak podcienie, które widoczne są w dolnej części ekranu, pewne takie zdobienia na ostatnim poziomie budynku. Tak więc widać tutaj pewną troskę o uniknięcie takiej zupełnej bryłowatości, tak, tego obiektu, ale z drugiej strony też trzeba bardzo mocno podkreślić, że jest to budynek niezwykle funkcjonalny. Ja nie chciałbym się dłużej rozwodzić nad kwestiami związanymi z architekturą. Od tego są zdecydowanie lepsi ode mnie specjaliści i im to pozostawiam. Tu widzicie Państwo ten obiekt już w latach 70. Pozwoliłem sobie pokazać Państwu to zdjęcie przede wszystkim po to, aby zwrócić Państwa uwagę na dwa elementy znajdujące się na dachu budynku.
czyli reklama Gazety Poznańskiej. Gazeta Poznańska była organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR i pierwszy numer ukazał się bodajże 16 grudnia 1948 roku. No i drugi obiekt, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę, to ten czerwony sztandar, który łopotał na maszcie umieszczonym na dachu budynku. Co ciekawe, 13 kwietnia 1982 roku doszło do dość zuchwałej zamiany tejże właśnie tego czerwonego sztandaru na sztandar Solidarności, na flagę Solidarności. Tak? Dokonali tego młodzi ludzie z Konfederacji Młodej Polski Rokosz, Służba Bezpieczeństwa, no, była, że tak powiem, bardzo wzburzona. Zresztą również towarzysze partyjni byli bardzo wzburzeni tym, do czego doszło. Jak to możliwe, stan wojenny, a tu taka kompromitacja. Założono specjalną sprawę, lunatycy, ponieważ do tej podmiany doszło oczywiście w nocy. Ta flaga Solidarności nie wisiała zbyt długo, no ale na tyle długo, żeby idący do pracy poznaniacy ją zauważyli. Później długo jeszcze o tym w mieście rozmawiano. Drodzy Państwo, ja wspominałem o tym, że ten gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, on nieprzypadkowo był traktowany przez mieszkańców Poznania i całego województwa jako rzeczywiste centrum władzy. To znajdowało swoje odbicie w przypadku różnego rodzaju niepokojów społecznych, wystąpień skierowanych przeciwko władzy. To właśnie tam, przed ten gmach, kierowali się protestujący. Tutaj mamy oczywiście zdjęcie z poznańskiego czerwca, kiedy to mieszkańcy całego miasta przyszli z jednej strony pod gmach Miejskiej Rady Narodowej, która wtedy znajdowała się w zamku, ale przede wszystkim też pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tu widzicie Państwo już zdjęcie, kiedy manifestanci, nie mogąc doczekać się rozmów z przedstawicielami Komitetu Wojewódzkiego, weszli do budynku, weszli między nimi też na dach, zrzucili czerwone szturmówki, powiesili biało-czerwone. No, tam pojawiły się napisy też, mieszkania do wynajęcia. Właśnie tu mamy człowieka mieszczającego ten napis na gmachu. No, takie groźnie brzmiące hasła śmierć zdrajcom. Pod tenże sam gmach przyszli też studenci w roku 68. Wcześniej jeszcze pod tymże też gmachem zakończyła się manifestacja Solidarności z Węgrami w roku 56, w październiku 56 roku. W 68 roku studenci też pod tenże gmach przyszli, aby wyrażać swoje niezadowolenie. W latach 80., kiedy powiedziałbym, Solidarność, tę, którą starano się zdławić, nie dała się, krótko mówiąc, władzy zdławić, to przedstawiciele Solidarności i takich też ruchów, jak organizacji, chociażby jak NZS, przychodzili też pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, aby protestować przeciwko polityce partii w tamtym okresie. Takimi datami, szczególnie nazwijmy to wrażliwymi, były na przykład 3 maja, 31 sierpnia czy 11 listopada. No a w roku 89 te manifestacje stały się już częstsze i więcej było takich odważnych haseł wzywających tak naprawdę PZPR do odejścia. Drodzy Państwo, pozwolę sobie teraz przejść już bezpośrednio do budynku. To są te zdjęcia, które Państwo za chwileczkę zobaczycie. To są zdjęcia wykonane jako pomiędzy tym okresem, w którym Wydział Historyczny już odszedł z tego miejsca, przeniósł się na Morasko, a momentem, kiedy, że tak powiem, pełnię władzy przejęło Centrum Szyfrów Enigma. A zatem to jest taki okres przejściowy, ale dlaczego Państwu pokazuję zdjęcia z tego okresu? Ponieważ praktycznie w całym tym w dość długim okresie, po 89 roku, bo budynek został przejęty przez studentów,
na początku roku 90, reprezentujących różne organizacje opozycyjne i domagano się, aby ten budynek przeszedł na własność społeczną. Ten strajk okupacyjny zakończył się ostatecznie sukcesem. Budynek faktycznie przekazano na potrzeby uniwersytetu. PZPR, przypomnę, została rozwiązana w styczniu 90 roku i przez kolejne lata w obiekcie mieścił się właśnie Wydział Historyczny. I w tym czasie doszło do stosunkowo niewielu zmian wewnątrz budynku, a zatem to, co Państwu teraz będę pokazywał, to w dużej mierze są jeszcze elementy zachowane z tego okresu PRL-owskiego. Gdybyśmy weszli tym głównym wejściem, no to możemy zobaczyć tak, tutaj te uchylone drzwi, to drzwi prowadzące do dawnego też takiego biura przepustek, ale też miejsca, gdzie portierzy wydawali klucze. Dokładnie tą samą funkcję to miejsce pełniło w okresie, kiedy w budynku był uniwersytet. Z kolei za tymi zamkniętymi drzwiami, w czasie, kiedy w budynku znajdował się komitet, kiedy budynek był siedzibą Komitetu Wojewódzkiego, mieściło się, trudno powiedzieć od którego roku, na pewno nie od początku, ale na pewno już też na przełomie lat 60. i 70. mieściło się kino, drodzy Państwo, w którym wyświetlano różne filmy. Jak zapewniał mnie jeden z ówczesnych pracowników Komitetu Wojewódzkiego PZPR, zdarzało się nawet, że wyświetlano tak zwane pułkowniki, czyli filmy takie zakazane powszechnie do dystrybucji. W latach 80. z kolei tą salkę kinową przerobiono na taką salkę, gdzie powstały stoły od ping-ponga, jakąś taką salkę rekreacyjną. W tamtej salce też, która w okresie uniwersyteckim pełniła funkcję czytelni, biblioteki, wydziału, w okresie PRL-owskim też odbywały się spotkania Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Komitetu Zakładowego KW. Ja wiem, że to brzmi trochę jak masło maślane, ale w tym Komitecie Zakładowym pracowały, czy inaczej, w tym Komitecie Zakładowym funkcjonowały osoby, które były pracownikami na przykład technicznymi, pracownikami obsługi budynku, tak? Czyli nie etatowi działacze partyjni, ale po prostu pracownicy zajmujący się utrzymaniem gmachu. Spoglądając w drugą stronę, tam gdzie Państwo widzicie obok tego jasnego filaru znajduje się, tutaj widzimy, że to jest księgarnia, w okresie, kiedy w gmachu był Komitet Wojewódzki, tam znajdował się kiosk. Także też podobnego typu funkcja. To ciemne zejście, które widzicie Państwo obok windy, prowadziło na dziedziniec. Tu zejście do stołówki, jedno z dwóch zejść do stołówki w okresie Komitetu Wojewódzkiego. Tu drugie zejście do stołówki KW PZPR. No i to wyjście na dziedziniec, o którym już Państwu wcześniej wspominałem. A oto i sam dziedziniec. W tym miejscu, gdzie Państwo widzicie tą swego rodzaju przybudówkę z napisem PKO, tam, drodzy Państwo, w podziemiach tego znajdowała się kotłownia, ponieważ to jest ciekawe, gmach był samowystarczalny pod względem właśnie ogrzewania. Z kolei obok tej przybudówki znajdowała się biblioteka Komitetu Wojewódzkiego. Tu widzicie Państwo dziedziniec, po środku już tutaj już ich nie ma, znajdowały się dystrybutory z paliwem, tak więc Komitet Wojewódzki miał własne zaopatrzenie, że tak powiem, w paliwo. W tym obiekcie, który Państwo widzicie teraz na ekranie, z kolei na dole znajdowały się garaże, w których oczekiwały samochody służbowe, które mogły
w każdej chwili wyruszyć w podróż z którymś z pracowników etatowych Komitetu Wojewódzkiego, w podróż służbową. U góry, tam gdzie widzicie Państwo te takie białe zasłonki, znajdowały się pomieszczenia dla kierowców oczekujących na wyjazd. Nie wszystkie auta należące do Komitetu Wojewódzkiego, dodam, parkowały właśnie tutaj. Drugi taki duży garaż należący do Komitetu Wojewódzkiego znajdował się w jednym z budynków przy ulicy Libelta. Ta liczba samochodów, które obsługiwały, które przynależały do Komitetu Wojewódzkiego, ona też zmieniała się, ba, na wyposażeniu Komitetu Wojewódzkiego w pewnym momencie znajdowały się nawet samochody ciężarowe, autobus, także no, nie mówiąc o samochodach osobowych, których było najpierw kilka, później kilkanaście, a pod koniec zdaje się, że nawet kilkadziesiąt. Tu kolejna część tej dziedzińca, wspominałem już o tych dystrybutorach z paliwem. Wracamy do budynku. Ten plafon, który Państwo widzicie też wedle zapewnień osób, które odwiedzały ten gmach, kiedy znajdował się tutaj Komitet Wojewódzki, to jest zachowany ten plafon, że tam oryginalny jeszcze z końca funkcjonowania w tym budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Schody prowadzące na półpiętro, prowadzące do sali, tej, którą już Państwu pokazywałem, tej, w której odbywały się posiedzenia plenarne Komitetu Wojewódzkiego PZPR, długi stół prezydialny, tu ujęcie z nieco innego miejsca, ale to nadal ta sama sala, dwa wejścia powyżej, nieco powyżej poziomu sali znajdował się balkon, na którym mogli obradom przysłuchiwać się zaproszeni goście. To byli czasami przedstawiciele organizacji młodzieżowych, przedstawiciele organizacji partyjnych z zakładów pracy, zaproszeni goście i tak dalej. Tu był raczej zarezerwowany dla delegatów. Tu jeszcze widzicie Państwo fragment stołu prezydialnego z oryginalnym, drodzy Państwo, suknem jeszcze z końcówki funkcjonowania Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tu drzwi wejściowe na balkon. Jeszcze raz ujęcie właśnie tego stołu prezydialnego. Na końcu, jak Państwo widzicie, znajdowała się mównica. Z sali można było wyjść również drzwiami, które znajdowały się tutaj, zaraz przy stole prezydialnym, zaraz za stołem prezydialnym, i wychodząc z tej sali można było trafić o właśnie w to miejsce, gdzie znajdowała się łazienka, ubikacja, ale znajdowała się też i ta sala, w której to dziennikarze mający bezpośredni odsłuch z sali mogli spokojnie pisać to, co mieli do napisania dla swoich redakcji, nagrywać wystąpienia uczestników spotkania i tak dalej. Tu wracamy jeszcze raz na salę. Widzimy to miejsce, z którego wygłaszano referaty, charakterystyczne żyrandole. O, tu jest jeszcze, chciałem zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedne drzwi. Te z kolei prowadziły bezpośrednio na dziedziniec. Także jeżeli mówca chciał szybko się ulotnić, że tak powiem, i niepostrzeżenie z sali obrad, to wychodził tymi drzwiami i trafiał prosto na dziedziniec, gdzie czekało już na przykład zaparkowane auto, którym mógł szybko odjechać. Tu wspomniana mównica. I drodzy Państwo, jesteśmy już na tym poziomie, który był nazywany poziomem pierwszego sekretarza, albowiem to właśnie tam znajdował się gabinet pierwszego sekretarza na tym poziomie. Natomiast te drzwi, które Państwo tutaj widzicie, one prowadziły do sali posiedzeń egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. To jest ta sala, jak Państwo widzicie, faktycznie nawet stół pozostał ten sam, który był wykorzystywany w okresie istnienia Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tu charakterystyczne jeszcze raz takie ujęcie pokazujące rzut na całą salę. Znów zwracam uwagę na niezwykle interesujące żyrandole. No i jesteśmy w
tym korytarzu, który był korytarzem, jak to określano się, w pełni przynależącym do pierwszego sekretarza, bo poza gabinetem pierwszego sekretarza, niestety ten gabinet został, jakby to ująć, rozczłonkowany po przejęciu obiektu przez uniwersytet. Umieszczono tam, krótko mówiąc, dziekanaty, rozdzielono ten gabinet ściankami gipsowymi, ale pierwotnie oprócz gabinetu pierwszego sekretarza, w którym na przykład do dziś zachowała się szafa pancerna z tabliczką znamionową z datą 1949, czyli drodzy Państwo, to właśnie w tej szafie były przechowywane te najistotniejsze dokumenty. Ta szafa pancerna wciąż w budynku, z tego co wiem, jest, nie zdemontowano jej. Choć teraz zdaje się, tam znajduje się jakieś pomieszczenie socjalne aktualnie w Centrum Szyfrów Enigma, ale oprócz tych pomieszczeń, w którym znajdował się gabinet pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, za tymi pierwszymi drzwiami, które Państwo tutaj widzicie na pierwszym planie, znajdował się tak zwany pokój recepcyjny. Tam ktoś, kto był zaproszony przez pierwszego sekretarza, oczekiwał na przyjęcie. Natomiast na wprost, na końcu korytarza, znajdowało się wejście do sekretariatów pierwszego sekretarza. Tam były dwa pomieszczenia i tam byli, o właśnie, to jest to pomieszczenie. Tu z kolei za zakrętem niejako znajdowała się taka niewielka salka posiedzeń, za tymi pierwszymi drzwiami po prawej stronie. Na końcu po prawej stronie znajdowały się drzwi prowadzące do siedziby archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR, to znaczy samo archiwum znajdowało się w podziemiach, ale właśnie na tym piętrze rezydowała osoba, która odpowiadała za archiwum KWPZPR. Tutaj, jak sądzę, znany Państwu łącznik. Właśnie tu widzimy to zejście, które zostało zabudowane w późniejszym czasie, ale to było to zejście, które można było wyjść do podcieni bezpośrednio, tych, które znajdowały się od ulicy Czerwonej Armii. A tu już, drodzy Państwo, zejście właśnie do podziemi, do archiwum. Wracamy. No, to są sale, pominę je, opuszczone przez wydział. W takich właśnie pomieszczeniach rezydowali pracownicy etatowi Komitetu Wojewódzkiego, których liczba była różna. Początkowo to były 154 osoby w roku 50, w roku 56, we wrześniu to już było 251 osób. Później tą liczbę pod koniec roku 56 zmniejszono, drodzy Państwo, o 50%. Także w ramach zmian dokonujących się wtedy w całym kraju, również Komitet Wojewódzki PZPR, egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego w 56 roku stwierdziła, że no faktycznie w ostatnim czasie dochodziło do nadużyć, do przekroczenia socjalistycznej praworządności. No i między innymi wyrazem tego była uchwała egzekutywy KWPZPR z 9 listopada 1956 roku, w której znalazły się tak szokujące, można powiedzieć, zapisy, jak połączenie Komitetu Miejskiego PZPR z Komitetem Wojewódzkim, likwidacja 50% etatów w Komitecie Wojewódzkim PZPR. I wreszcie, no, kto wie, czy nie najbardziej szokujący punkt, mianowicie przekazanie budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR na potrzeby społeczne. Zakładano, że w tym budynku będzie się znajdował szpital dziecięcy. No, ale drodzy Państwo, co tu dużo mówić, na początku stycznia sprawę odkręcono, uznano, że skoro Poznań pozostaje miastem na prawach powiatu, może jednak nie łączmy Komitetu Miejskiego z Komitetem Wojewódzkim, może ten szpital to gdzie indziej wybudujemy, a my jako Komitet Wojewódzki pozostaniemy w tym budynku, w którym aktualnie jesteśmy.
No i tak też się stało, drodzy Państwo. Odwrócono tą wcześniejszą, czy odkręcono tą wcześniejszą, odwołano tą wcześniejszą uchwałę egzekutywy. Komitet Wojewódzki pozostał w tym budynku, w którym był aż do roku 90, do początku roku 90. Natomiast o ile do roku 56 w gmachu znajdowała się też najpierw Wojewódzka Szkoła Partyjna, a później Międzywojewódzka Szkoła Partyjna o profilu rolnym, tą pierwszą w latach 50-53 ukończyło 900, około 900 absolwentów, tą drugą nieco mniej, bo zdaje się nieco ponad 600 osób, ale zlikwidowano tą szkołę partyjną w roku 56. Ustanowiono w budynku po październiku 56 ośrodek szkolenia partyjnego i też przeniesiono do gmachu KW także siedzibę Komitetu Miejskiego PZPR, dwóch komitetów dzielnicowych, Komitetu Dzielnicowego Poznań Stare Miasto i Komitetu Dzielnicowego Poznań Jeżyce, a także w gmachu przy ulicy Czerwonej Armii umieszczono komendę chówca ZHP. Także w ten sposób no, uzasadniano, dlaczego jednak partia tego gmachu nie opuściła. Tutaj widzicie Państwo pomieszczenie na trzecim piętrze. To była w okresie funkcjonowania uniwersytetu, to była sala o numerze 331. Ona w okresie PRL-u była wykorzystywana do różnego rodzaju spotkań z pracownikami Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale raczej takich spotkań o charakterze, powiedziałbym, technicznym, tak, to różnego rodzaju narady, organizacje i tak dalej. No i to już są wyższe piętra. Króciutko chciałbym jeszcze tylko powiedzieć dwa słowa na temat tych kolejnych pięter. Na kolejnych piętrach znajdowały się gabinety przynależące do poszczególnych wydziałów Komitetu Wojewódzkiego, ponieważ taką bieżącą pracą odnośnie do poszczególnych sfer życia społecznego, politycznego, gospodarczego w województwie zajmowali się pracownicy poszczególnych wydziałów właśnie. Tych wydziałów było od kilku do kilkunastu. One zmieniały swoje nazwy. No, do roku 53 na przykład był Wydział Kobiecy nawet. No, ale jednymi z najistotniejszych były na przykład Wydział Administracyjny, Wydział Ogólny, ale też Wydział Rolny. Nie chcę tutaj wymieniać ich wszystkich, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, te nazwy zmieniały się, jedne wydziały znikały, drugie pojawiały się. Tym, co łączyło działania Komitetu Wojewódzkiego PZPR, było to, że, jeszcze raz to powtórzę, starano się sprawować, jak to ładnie określano, nadzór nad całą rzeczywistością społeczno-polityczno-gospodarczą województwa. I na poszczególnych piętrach, kiedy wejdziemy na piętro drugie, trzecie, czwarte, wreszcie piąte, możemy zobaczyć z grubsza ten sam rozkład pomieszczeń. Tak jak powiedziałem, w ogromnej większości z tych pomieszczeń znajdowały się gabinety pracowników poszczególnych wydziałów Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Znajdują się też w obiekcie takie nieco większe pomieszczenia, mogące, no, w których może spokojnie zasiąść od 20 do 30 osób. To były takie mini salki konferencyjne dla wszystkich pracowników danego wydziału. Tak? Jeżeli kierownik wydziału chciał zrobić odprawę, to zapraszał wszystkich pracowników danego wydziału do takiej salki konferencyjnej. W okresie uniwersyteckim to właśnie w tych salkach odbywały się zajęcia seminaryjne. No i jeszcze króciutko o ostatnim piętrze, piętro piąte. Część tego piętra piątego była zamieniona w taki mini obiekt hotelowy, tak, dla gości Komitetu Wojewódzkiego. Z tegoż piątego piętra można było też wyjść na dach. Dodam, że
był nawet jeden z pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który przez pewien czas mieszkał w ogóle w gmachu, właśnie w jednym z pomieszczeń na piątym piętrze. To był wspomniany już przeze mnie Kazimierz Barcikowski. Tu jeszcze, o właśnie, tu też korytarz na piątym piętrze. Tu właśnie znajdowały się w tej części piątego piętra owe pomieszczenia o charakterze hotelowym. Tutaj zdjęcie, które nawiązuje do tego, o czym już Państwu wcześniej wspominałem, czyli do tego strajku okupacyjnego z początku 90 roku, który doprowadził w efekcie do przejęcia budynku przez uniwersytet. Jeszcze dwa słowa na temat tego, w jaki sposób Komitet Wojewódzki sprawował ten nadzór nad całą rzeczywistością społeczno-polityczno-gospodarczą województwa. No, musimy podkreślić, że Komitet Wojewódzki był wpisany w tą logikę tak zwanego centralizmu demokratycznego, czyli krótko mówiąc, zasada statutowa PZPR, która głosiła, że organ niższego rzędu zawsze wykonuje polecenia organu wyższego rzędu. Tak? Czyli niezwykle istotne było to, tutaj ta teczka obrazuje, to akurat jest z Komitetu Wojewódzkiego z Konina, ale identyczne są z Komitetu też tutaj Poznańskiego i wszystkich innych, informacje teleksowe z KC PZPR. To Warszawa zadaniowała, czyli Komitet Centralny niejako zadaniował Komitet Wojewódzki. Zadaniem Komitetu Wojewódzkiego było nie tyle podejmowanie dyskusji z tym, co KC czy biuro polityczne ustaliło, tylko wykonywanie i przekazanie do wykonania konkretnych zadań no, do jednostek niższego rzędu, komitetów miejskich, powiatowych, zakładowych, w pewnym momencie też gromadzkich, w tym pierwszym okresie funkcjonowania i wreszcie do podstawowych organizacji partyjnych. No, rzecz jasna, częścią tej układanki było też składanie sprawozdań z tego, na ile udało się zrealizować te zadania, które stawiała przed Komitetem Wojewódzkim centrala PZPR. Organy centralne PZPR. I tu mamy właśnie informacje teleksowe do KC PZPR ze sprawozdaniami, z informowaniem o tym, co się w województwie dzieje i co udało się zrobić, czego nie udało się zrobić. Tak? Kolejna forma wpływania na rzeczywistość tą pozapartyjną. Widzicie Państwo, dokument wystawiony przez Komendę Milicji Obywatelskiej Województwa Poznańskiego, notatka dotycząca kleru katolickiego na terenie województwa poznańskiego. No właśnie, różnego rodzaju instytucje, organy administracji państwowej sprawozdawały i dostarczały informacji Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR, tu jako przykład mamy komendę MO, ale też ta komunikacja szła w drugą stronę, to znaczy to Komitet Wojewódzki tak uzadaniawiał, oczywiście w pewnych ogólnych zarysach, organa, szeroko rozumiane organa bezpieczeństwa, czyli to MSW szeroko rozumiane, czyli i Milicję Obywatelską, i Służbę Bezpieczeństwa, i inne tego typu organy. A tu z kolei widzicie Państwo informację bieżącą dotyczącą niektórych postaw w Kościele katolickim na terenie województwa poznańskiego. Urzędu Wojewódzkiego, czyli znowu struktura państwowa, tak, administracji państwowej informuje odnośnie do sytuacji wyznaniowej na terenie województwa, informuje Komitet Wojewódzki, przekazuje informacje. Tutaj użyłem akurat dwóch przykładów dotyczących kwestii wyznaniowych, ale w podobny sposób raportowały do KW i odbierały zalecenia z KW również inne organy tej władzy, czy to samorządowej, czy tej władzy spod znaku administracji państwowej.